Dzień dobry. Zapraszam na koncert domowy. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem zaśpiewać piosenkę, która powstała. Gdzie ona powstała? W każdym bądź razie był to rok chyba 1986, czyli ho, ho, ho. Bardzo dawno to było, ponad 30 lat temu. I proszę Państwa, ta piosenka powstała na siódmym piętrze w bloku na ulicy Pańskiej. Tam na tym siódmym piętrze i w tym bloku mieszkał Robert Brylewski, z którym wspólnie graliśmy w zespole Armia. Ja proszę Państwa, na próby musiałem dojeżdżać z tych Puław i dojeżdżałem, ale jak już tam przyjechałem, to musiałem się gdzieś zatrzymać, bo to było bez sensu, żebym tak codziennie jeździł w tej, we w tej i tak dalej. No więc zatrzymywałem się w mieszkaniu Roberta Brylewskiego na siódmym piętrze. Tam trzeba było wjechać windą. Ja, proszę Państwa, muszę powiedzieć, bardzo nie lubię jeździć windą. Jakoś tak się czuję jakiś taki w tej windzie skrępowany, duszno mi zaraz, jakoś tak nie lubię tego, ale wtedy jakoś jeździłem tą windą. To była taka winda w zwykłym bloku w PRL-u. No i ja tam mieszkając przez te parę dni, nocując u Roberta, no żyłem ich życiem. Robert mieszkał wtedy ze swoją dziewczyną, z Vivianą. Bardzo to byli wspaniali ludzie. Ja tutaj chcę wspomnieć świętej pamięci Roberta Brylewskiego, bo bardzo było mi z nimi dobrze po prostu tam mieszkać. To mieszkanie to było mieszkanie artystyczne. Tam dookoła były jakieś takie dziwne instrumenty, jakieś obrazy, dużo płyt, szczególnie płyt reggae. Tam ja wtedy poznałem moje w ogóle ulubione płyty reggae. To właśnie wtedy usłyszałem tam, będąc u Roberta. No oczywiście wszędzie się unosił zapach ziela, co też bardzo było, że tak powiem, ja osobiście nie paliłem, ale byłem, że tak powiem, nabiernego paliłem. Więc byłem też pod wpływem tego, że tak powiem, tego ziela. No i jakoś było tam bardzo przyjemnie. A co ciekawe, chcę powiedzieć, że z tego siódmego piętra, bo to jest bardzo ważne, jaki był widok z okna? Jak się patrzyło przez okno, to widać było Pałac Kultury. Proszę Państwa, i wydaje mi się, że ten widok tego Pałacu Kultury jakoś oddziaływał w ogóle na twórczość Roberta Brylewskiego, który, chcę powiedzieć, oprócz tego, że był wspaniałym muzykiem, jednym z najlepszych gitarzystów, jakich ja w ogóle widziałem w życiu, to on, Robert Brylewski, miał jeszcze dwie bardzo, bardzo piękne cechy. Miał niezwykłe poczucie humoru oraz wyrafinowany talent plastyczny. Może ktoś, nikt nie wie, ale Robert Brylewski rysował wręcz komiksy, o których zaraz opowiem. Ale jak ja przyszedłem do niego do domu, to co mi się rzuciło od razu w oczy? To był, proszę Państwa, znak drogowy. Taki znak drogowy, trójkątny. Państwo chyba widzieli w życiu znak drogowy, trójkątny. Ten taki znak, w którym jest, w środku jest żółte, a dookoła jest czerwone. I na tym znaku Robert namalował pewien pejzaż. Oczywiście ktoś by się mógł spytać, i co na nim było? Proszę Państwa, tam przede wszystkim był Pałac Kultury. Pałac Kultury, a dookoła chodzili różni ludzie. I ten Pałac Kultury był obecny w tej plastycznej twórczości Roberta Brylewskiego non-stop. Ale chcę tu powiedzieć o tych jego komiksach. Proszę Państwa, nasze pokolenie też no, trochę się wychowało na komiksach i czytaliśmy różne komiksy. Oczywiście Tytus, Romek i Atomek jest absolutnie najlepszym komiksem na świecie, ale były też i inne. Szczególnie był taki komiks opowiadający o przygodach milicjanta. Kapitan Żbik to się nazywało. Kapitan Żbik był przystojnym milicjantem,
jeździł samochodem Fiat 125P i miał niezwykłe wprost przygody. Wydaje mi się, że taki serial 07 Zgłoś się, to jest trochę inspirowany tymi komiksami o kapitanie Żbiku. Chociaż ten, że no jak on się nazywał, ten bohater 07 Zgłoś się, ten, no jak on się nazywał? Zapomniałem, ale on już nie był tak przystojny jak kapitan Żbik. Kapitan Żbik był kruczoczarny i miał tak straszliwy cios, że w jednym, proszę państwa, z odcinków tych komiksów on jest tam taka sytuacja, że kapitan Żbik zadaje przestępcy cios w twarz. I tak go uderzył w twarz, że ten przestępca biedny, proszę państwa, wyleciał przez okno na zewnątrz. Możecie sobie, proszę państwa, wyobrazić, jaki to jest cios. To też ten kapitan Żbik musiał być jakimś niezwykłym bokserem chyba, żeby uderzyć biednego przestępcę w twarz, a on przez okno, przez szybę na dwór. Całe szczęście to było na parterze. No ale no, coś strasznego. No i to ten kapitan Żbik, takie były komiksy o takich strasznych przygodach, jak bicie przestępców na przykład. I proszę państwa, Robert Bleski rysował swój komiks. I tak jak na Zachodzie, znacie państwo takie postacie komiksowe, Superman albo Batman, prawda? No to Robert Bleski wymyślił Pigmana. Pigman, po prostu. I ten Pigman był niezwykłym, był takim nadludzkie możliwości po prostu on posiadał. I no ja tu się nie podejmuję opowiadać, co wyczyniał ten Pigman, ale on, proszę państwa, ratował świat przed złem. No więc Robert Bleski rysował to na przykład też na ścianach jako graffiti, mazakiem, markerem, te przygody Pigmana w studiu Złota Skała. Jak już studio Złota Skała mieściło się w Warszawie, to Robert Bleski całe ściany wyrysowywał o przygodach Pigmana. Także bardzo ciekawa postać z jego twórczości. To był tak zwany ksiądz Biczysko. No to wspaniała postać. Pigman i ksiądz Biczysko. Proszę państwa, i to są to twórczość Roberta Bleskiego właśnie wokół tych postaci. Się ogniskowała, no i Pałac Kultury. I proszę państwa, ten Pałac Kultury to tak wyglądał z tego ognia, z tego okna na siódmym piętrze, jak taka wieża Saurona trochę, proszę państwa, szczególnie wieczorem. Bo ja wtedy, tak jak państwu opowiadałem już na którymś z koncertów, byłem wtedy pod wielkim wpływem Władcy Pierścieni Tolkiena i byłem w trakcie czytania tej wspaniałej opowieści i chyba czytałem tę drugą część, czyli Dwie wieże, no i ten Pałac Kultury, no to przecież to była ta wieża Sarumana. Sarumana albo Saurona. Wydaje mi się, że no właśnie, któraś z tych wieży to na pewno był Pałac Kultury. I proszę państwa, tam właśnie, któregoś wieczora powstał utwór, który zaraz zagramy i który jest niezwykle na czasie, tak bym powiedział. Ponieważ ten utwór mówi o tym, że nie ma już ucieczki, nie ma już schronienia, wszędzie ciemności, beznadzieja, nie wolno nic zrobić, zaraza i tak dalej. Ale proszę państwa, jest nadzieja. Jest nadzieja i tak jak w książce Tolkiena, bo jak już mówiłem, ten tekst był inspirowany książką Tolkiena. Zawsze jest nadzieja. Proszę państwa, odwagi. Posłuchajcie tego utworu. Hej ja ho, hej ja ho, hej ja ho.